Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Weź kurs na pomoc. Dziś moim i waszym gościem będzie osoba jak zwykle wyjątkowa, ale teraz osoba, której nie spotkacie na co dzień w zespole ratownictwa medycznego czy w innych okolicznościach i tak naprawdę nie chcielibyście jej spotkać w tych okolicznościach, w których najczęściej pracuje. Specjalistka ratownictwa linowego i wysokościowego, instruktorka strzelectwa, ratowniczka pola walki i dzisiaj właśnie w tym kontekście moim waszym gościem Katarzyna Daniszewska. Cześć. Cześć, dzień dobry. Zapomniałem dodać, bardzo ważna rzecz. Szefowa grupy ratowniczej Awangarda, która w tej chwili ratuje ludzi, żołnierzy, żołnierki, ale też cywilów na froncie w Ukrainie. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie na to spotkanie. Strasznie trudno jest Cię złapać ciągle w rozjazdach, jak nie na wyjazdach zagranicznych, to na polu walki. Więc serdeczne dzięki, że znalazłaś czas, żebyśmy się zobaczyli. Bardzo się cieszę, dzięki za zaproszenie. Wstrzeliłeś się idealnie. Zresztą, jak widziałeś, przyjechałam karetką, która jest już w gotowości jutro rano. Zresztą tak. Wyrusza ze mną w podróż do Donbasu na Ukrainę. Więc tak, idealnie po prostu wpadłam tuż przed wyjazdem chwilę porozmawiać. To ja już teraz życzę Ci tego, żebyśmy się mogli zobaczyć za parę tygodni ponownie i porozmawiać i czekam na relację, że wszystko w porządku. Nie inaczej. Tak jest, tak się umawiamy od dłuższego czasu. Powiedz mi, czym dla Ciebie jest wojna? To jest bardzo ciężkie pytanie, bo wojna ma wiele twarzy i na pewno pytanie, jak potraktować to pytanie, czy pod kątem tutaj filozoficznym, czy praktycznym. Na pewno problem główny, który mamy, który istnieje, to jest idealizowanie wojny. Mhm. I to nie jest temat oczywiście nowy, bo to już miało miejsce przy wojnach światowych, przy wojnie w Wietnamie, tak? I we wszystkich kolejnych konfliktach oczywiście. A tutaj Hollywood na pewno nie pomógł i ta idealizacja w tych filmach mocno się pojawiła. Oczywiście internet. To, co się zmieniło w tej chwili, w XXI wieku, no to jest nasz dostęp do internetu, social mediów i ogólnie PR-u, co powoduje, że po prostu jest to jeszcze bardziej widoczne. I było to też bardzo zauważalne, szczególnie na początku wojny, gdzie po prostu praktycznie każdy żołnierz brał po prostu telefon, czy to rosyjski, czy ukraiński, tak. I kręcił TikToki na ten temat. Co oczywiście bezpośrednio wpływało na ich sytuację i bardzo szybko na ich zazwyczaj przeżycie. Po tych TikTokach często namierzano miejsce, z którego było nagrywane i za chwilkę był tam ostrzał, prawda? Natomiast wracając do tematu, rzeczywiście problemem wojny jest idealizacja, bo jest to coś, co jest obrzydliwe, smutne, ciężkie i my chcemy, żeby ta wojna się jak najszybciej skończyła i broń Boże nie odnajdujemy się w niej jako w czymś właśnie takim romantycznym, czy nie wiadomo jak wyniosłym. W zabijaniu chyba nie ma niczego romantycznego. Nie, nie ma, kompletnie. I wiadomo, że oczywiście są ludzie, którzy specjalizują się w pewnych aspektach, które z tą wojną się łączą. Natomiast jakby nasza praca, tak, ratowników w konflikcie zbrojnym polega na tym, żeby jak najwięcej osób uratować. I oczywiście jakby rola żołnierza polega na tym, żeby jak najwięcej osób przeciwnika też zabić lub też swoich jak najbardziej na tym pierwszym etapie uratować, nie? Więc to są konkretne role, konkretne funkcje. Natomiast musimy cały czas głośno o tym mówić, że właśnie w tym nie ma nic kompletnie romantycznego i wyniosłego i żeby się nie sugerować właśnie filmami hollywoodzkimi i grami typu Counter-Strike, bo była fala osób, które na tej podstawie wyjeżdżały. A powiedz mi, co Ciebie w ogóle skłoniło do tego, żeby znaleźć się w miejscu bezpośredniego konfliktu w czasie, kiedy u nas jest w miarę spokojnie, mamy jakieś tam wewnętrzne problemy, ale generalnie nikt się nie zabije, nikt do nikogo nie strzela. Co Cię skłoniło do tego, żeby wsiąść w tą karetkę, wsiąść w ten samochód i pojechać tam w miejsce, gdzie latają kule nad głowami? Zaczęło się od, że tak powiem, bliżej i prościej, tak? Czyli zaczęło się od tych transportów medycznych, głównie z Lwowa. Mhm. System ukraiński był bardzo mocno niewydolny, szczególnie na początku wojny. I o ile na froncie, no czy sobie radzili, czy nie, to już jest inna kwestia, natomiast jakiś tam ruch cały czas był intensywny, to wszyscy ci żołnierze, którzy byli ewakuowani z samego frontu do szpitali na leczenie, rehabilitację, tak, na dalszy etap ewakuacji, oni te szpitale lwowskie zapełniali bardzo szybko. Brakowało personelu medycznego.
nie było możliwości ewakuacji ich przez personel medyczny ukraiński przez granice kraju, tak? Oni mieli zakaz wyjazdu, więc to w ogóle nie było możliwe. To nawet nie chodziło o to, że oni nie wyrabiali czasowo, tylko po prostu oni nie mogli przekroczyć granicy. Więc skończyło się tym, że zaczęliśmy bardzo szybko rosnąć. Powstała grupa, która zaczęła po prostu za własne pieniądze w wolnym czasie własnymi karetkami przyjeżdżać i takie wielkie transporty organizować. Tak. I tutaj ukłon w stronę Kuby Bałabana, który to wszystko zaczął dosłownie za pomocą pstryknięcia palcy. No i te transporty urosły bardzo, bardzo mocno, tak? Czasami nawet konwoje 15-20 karetek potrafiły jechać i ze wszystkich szpitali lwowskich i też dalszych tych pacjentów zbierać i przekazywać ich, nie to, że oczywiście wszystkich wpychać do szpitali polskich, bo myślę, że część osób mogłoby tak pomyśleć, tylko przekazywać ich na lotnisko Rzeszów-Jasionka i tam oni byli najczęściej transportowani przez transport medyczny samolotowy. Zdarzało się też śmigłowcowy do innych miejsc, do innych krajów, najczęściej europejskich, gdzie dalej była kontynuacja właśnie leczenia, rehabilitacji, była szansa na po pierwsze udrożnienie systemu, a po drugie na szansa dla tych żołnierzy na dobrej jakości leczenie i może nawet powrót na front albo do życia codziennego, tak, zależnie od ich sytuacji. I tak się wkręciłaś, że postanowiłaś pojechać i tych ludzi zbierać, mówiąc kolokwialnie, z okopów i z różnych innych okoliczności. Tak, był moment, gdzie ta sytuacja się zaczęła stabilizować, bo po prostu ten system udrożniliśmy. Było bardzo dużo osób z całej Polski i nie tylko zresztą, też z zagranicy, którzy w tych transportach brali udział, których mocno pozdrawiam, bo to jest bardzo duża ilość ratowników i pielęgniarek, i lekarzy, i wszystkich. Tak. I w którymś momencie okazało się, że jednak na froncie teraz już nie dają rady. I jest bardzo duże zapotrzebowanie na ratowników właśnie tego pola walki, na ratowników w tamtej strefie, a mało kto ma chęć, możliwość pojechać i taką robotę. Chyba też umiejętności. Umówmy się, że przeciętny randomowy ratownik, czy ktoś, kto przeszedł nawet zaawansowany kurs pierwszej pomocy i dodatkowe szkolenie, nie jest gotowy na to, żeby stanąć na linii frontu. To jest trochę mało, tak. Oczywiście wiadomo, że na tle historii zdarzały się różne sytuacje i często osoby, które w ogóle nie były w żaden sposób medycznie przygotowane, nawet kursem pierwszej pomocy, po prostu stawały się tymi sanitariuszami, sanitariuszkami i coś tam robiły i zawsze to było plus jedna osoba, a nie minus. No ale generalnie, żeby robić to bezpiecznie i żeby robić to w jak najlepszy sposób, jak najbardziej efektywnie, to zdecydowanie dobrze jest, żeby to była osoba, która troszkę ten temat liznęła i troszkę wie, co robi. Więc dosyć szybko powstał w mojej głowie plan stworzenia zespołu, który będzie stricte frontowy, bo po prostu było takie bardzo duże zapotrzebowanie. I stąd awangarda. Dokładnie. Okej. Praca ratownika w szpitalu polowym, a praca ratownika w jakimś już punkcie takim ewakuacji mocno się różnią na pewno od pracy ratownika, który właśnie jest tym, który pojawia się na polu walki. Mogłabyś powiedzieć kilka słów, jak wygląda ten rodzaj pracy, czyli kiedy jesteście w terenie i rzeczywiście musicie unikać czynnego strzału, czy działacie w miejscach, w których faktycznie nadal trwają walki, czy jesteście w jakimś bezpiecznym miejscu. Jak wyglądają wasze działania w tym miejscu? Generalnie możemy mówić na przykład o etapach ewakuacji takich znanych rodem z TC3, czyli Tactical Combat Casualty Care, czyli systemu amerykańskiego, który myślę, że wiele ratowników, którzy choć troszeczkę się, nazwijmy to, jarali tym tematem, to troszeczkę jakby wiedzą, o co chodzi. Natomiast warto też wiedzieć, że te fazy i etapy ewakuacji, nawet już właśnie w Iraku, Afganistanie, one nadal się płynnie gdzieś tam one zmieniały, nachodziły na siebie. Tak, nachodziły na siebie, prawda? One nie są, to nie jest po prostu wszystko czarno na białym, linijką odcinamy, jest to. Chociaż tak według wytycznych to jest przedstawione. No bo ale tak nie działa życie. Tak, trzeba od jakiejś bazy wyjść, prawda? Tak. Natomiast na Ukrainie to jest jeszcze bardziej płynne i wiele z tych faz jest albo wspólnych, albo na przykład jest powrót do fazy, która miała być wcześniej z powrotem. No i jest po prostu jeden wielki miszmasz, więc z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Jak to realnie wygląda w naszej pracy? Mamy strefę zero, która też jest bardzo płynna i też zależy, co przez nią rozumiemy. Natomiast mamy tą strefę takich stricte okopów, gdzie żołnierze ukraińscy mają pozycje swoje, tak? Gdzie mamy oddziały oczywiście piesze, mamy żołnierzy dosłownie w okopach, mamy zabezpieczenie ciężkie, tak? Mamy różne wozy bojowe, moździerze i tak dalej, i tak dalej. I to jest wszystko ta strefa taka najgorętsza.
gdzie oczywiście są największe ostrzały z obu stron i tam albo bardzo rzadko są medycy, czyli ratownicy medyczni, lekarze i takie osoby o jakby wykształceniu medycznym i dużym doświadczeniu, aczkolwiek czyli się zdarzają. Na polu walki. Po prostu cenne w szpitalu i cenne w... Tak, dokładnie. I to nie dlatego, że to może nie jest miejsce dla nich, tylko rzeczywiście jest tak, że zawsze się mówiło, że jeden chirurg jest na przykład wart, nie wiem, 20 ratowników, jeden ratownik jest wart 20 żołnierzy, tak? I to nie chodzi o to, żeby się tutaj wywyższać nad kimś innym, tylko prawda jest taka, że w miejscu, gdzie giną ludzie i są ranni codziennie w setkach, tysiącach, no osoba ratująca życie jest kluczowa. Tak. I zależnie od jej wykształcenia, które było wieloletnie, kilkunasto, kilkudziesięcioletnie u niektórych i jej możliwości, trzeba bardzo dokładnie znaleźć miejsce dla tej osoby na konkretnym etapie tej ewakuacji. Tak? I to jest czysta logistyka i oczywiście po prostu rozsądek. Więc zdarzają się ratownicy oczywiście w tych okopach, ale rzadko, dlatego że ich miejsce zazwyczaj jest troszkę dalej, gdzie można im zapewnić troszkę większe bezpieczeństwo, nazwijmy to tak. Tu się musimy zatrzymać na sekundę. Słyszeliśmy wszyscy o ostrzale waszej bazy, na szczęście was tam wtedy nie było. Więc wojna to nie jest sielanka. Wy też jesteście ciągle w zagrożeniu i wam też bezpośrednio zagraża niebezpieczeństwo. To nie jest tak, że w konfliktach zbrojnych strefa, gdzie udziela się pomocy, jest eksterytorialna i tam pociski nie latają. Tak, dlatego tutaj użyłam międzynarodowy znak cudzysłowia i ironii, bo tak jak mówię, ta strefa czerwona jest płynna i z jednej strony mówimy, że w okopie jest dużo bardziej niebezpiecznie, co jest prawdą, ale z drugiej strony punkty stabilizacyjne, na przykład w których najczęściej jesteśmy i dostajemy rannych z tego okopu, potrafią być nawet 500 metrów od pozycji. Okay. Więc to nadal jest ta sama strefa często. Tak? Tak. Czasami te 500 metrów robi różnicę, czasami nie. Bardzo często te punkty stabilizacyjne są znane w ogóle przez stronę rosyjską i są non-stop ostrzeliwane. Tak? Zresztą nawet... To jest zgodne z konwencją genewską. Jaką konwencję? Jaką konwencję? No tak, na wojnie nie obowiązują konwencje, chociaż powinny. Tak. Chociaż w wielu konfliktach były regularnie łamane, o czym jakby wiemy, jeżeli troszeczkę czytamy, no to jakby tutaj mamy zdecydowanie apogeum pod tym kątem. Tutaj medycy są zdecydowanie celem samym sobie. To przerażające. Tak, było widać. Okej, trafia do was taka osoba poszkodowana, taki ranny żołnierz. Jak możecie mu pomóc w tym punkcie stabilizacyjnym? Co wy tam możecie w ogóle zrobić? Tak. Pierwszy etap, żeby było jasne, z okopu na punkt stabilizacyjny. Tak. Jest to tak zwany case evac, tak, czyli jest to zazwyczaj ewakuacja czymkolwiek przez kogokolwiek, mówiąc wprost. Nie? Czyli zazwyczaj żołnierz przywozi innych żołnierzy, bardzo często jakimś ciężkim sprzętem, na przykład gąsienicowym, bo widzieliśmy, jak okopy wyglądają. Tak. Często było porównywane do I wojny światowej, tak, bo często tak dokładnie wyglądają. Tak. Więc wiele innych pojazdów tam po prostu nie wjedzie, szczególnie o pewnych porach roku. Tak. Więc ten żołnierz do nas przyjeżdża. Czasami ta ewakuacja trwa 3 minuty, bo zdarzało się, że właśnie byliśmy tak blisko, że nawet to był bardzo krótki czas. To było z plusem oczywiście dla tych żołnierzy. Tak. Natomiast zdarza się, że ta ewakuacja przedłuża się nawet do 3-4 dni. Okay. Co trzeba też o tym pamiętać. Właśnie hasło przedłużająca się ewakuacja to jest hasło właśnie tej wojny. Okej, okay. Czyli tutaj no, szanse osoby z ciężkimi obrażeniami ciała często są zerowe. Są zerowe. Zależnie od sytuacji taktycznej właśnie i tej przedłużającej się ewakuacji. Okej, okay. Jakie możliwości macie w takim punkcie? Co możecie zrobić tam? Możecie kogoś operować, czy tylko zastosować, nie wiem, podstawowe środki opatrunkowe, stazowanie, pakowanie rany? Co możecie tam zrobić? I teraz właśnie, moja ulubiona odpowiedź zależy. Tak. Twoja na pewno też. Tak. Generalnie kilkukrotnie już zmienialiśmy punkty stabilizacyjne, zmienialiśmy miejsca, zmienialiśmy czasem nawet brygady jednostki, z którymi współpracowaliśmy, no bo tego wymagała sytuacja i ta wojna, tak. Albo po prostu zapotrzebowanie. I były punkty stabilizacyjne, które były bardzo minimalistyczne, mówiąc tak delikatnie. Okay. I dobrze, jeżeli w ogóle był dach nad głową, nie było żadnego bezpieczeństwa tak naprawdę w tym punkcie. Nie było gdzie uciekać. Okay. Wszystko było, nazwijmy to, z kartonu. Okay. I mieliśmy dosłownie kilka kartonów i w momencie, jak przyjechaliśmy na ten punkt, to okazało się, że nawet nie robią wkuć dożylnych. Co w ogóle wydaje się jakby rzeczą kluczową w takim miejscu, w takiej sytuacji, na takim etapie. W momencie, kiedy no, 90% tych żołnierzy będzie miało masywne krwotoki, prawda? Tak, już pomijam całą resztę.
Więc to było mocne zdziwienie, więc dużo żołnierzy po prostu były jakieś tam igły strzykawki, dostawali zastrzyk na przykład domięśniowy i heja, szybka ewakuacja do szpitala. Więc bardzo intensywnie pracowaliśmy, żeby wtedy jak najbardziej wdrożyć właśnie system wkłuć dostępu do żylnego, żeby jak najszybciej załatwić dowieść wkłucia do szpikowe, żeby jak najwięcej leków dowieść dodatkowych. Spotkaliśmy się z różnymi jakby ciekawostkami, których się nie spodziewaliśmy na tamtym punkcie, typu użycie na przykład kofeiny. Natomiast punkt, na którym w tej chwili na przykład działamy, jest jednym z najlepiej rozwiniętych w całym rejonie donieckim, jeżeli nawet nie dalej. I tam mamy nawet sale, w których można przeprowadzić zabiegi, operacje. Może nie jakieś super oczywiście skomplikowane, natomiast mamy chirurgów. Jeżeli ktoś nie dożyje ewakuacji do szpitala, no to wiadomo, wszystko jest na zasadzie takiego wewnętrznego triażu i decyzji, czy ryzykujemy i robimy dany zabieg, czy mamy do tego siły, środki, możliwości i czy ten pacjent ma szansę przeżycia bez niego. Ewakuacja do szpitala to jest mniej więcej około godziny, okay. Więc to jest dużo, jak na pacjentów w ciężkim stanie to i prawda. To ta decyzja jest istotna. I druga kwestia jest taka, że te szpitale frontowe, słowo klucz, do których dowozimy pacjentów, które są tak godzinę od nas, to nadal są małe szpitale frontowe, to nie są główne szpitale z specjalistycznymi. Czyli to nie jest to, co oglądaliśmy oddziałami. O szpitalach w Gazni i tak dalej, w materiałach, gdzie niestety. Super zaawansowane bloki operacyjne i w zasadzie możemy tam czynić, mogli tam czynić lekarze cuda, tylko wciąż jest to szpital tak, polowy. Tak, więc to trzeba mocno brać pod uwagę, jak chcemy się pobawić w cuda i właśnie szaleć z pacjentem, no to musimy jechać jeszcze dalej. Okay. Czy zdarzyła się taka sytuacja, kiedy tam jesteś, a jesteś tam już no, półtora roku, z tego co się orientuję, że rzeczywiście poczułaś, że twoje życie jest zagrożone, że to jest ten moment, w którym cholera, mogę nie wrócić do domu. Wielokrotnie tak było. Na szczęście nie jest to jakby standard, okay. Bo zdarzają się wyjazdy, gdzie jest w miarę spokojnie. W miarę spokojnie oczywiście rozumiemy przez strzelają kilka razy dziennie, a nie co 10 sekund. Okay. I nie wali nam ziemia i odłamki w karetkę, okay. Więc to jest dla nas w miarę spokojnie wtedy, jeżeli tak nie jest. Okay. Natomiast tak, rzeczywiście było kilka razy tak, że majtki były do zmiany, mówiąc wprost, i okay. Śmieliśmy się, że pieluchy wymieniamy i dopiero jedziemy dalej. Okay. Jesteś w stanie spać w nocy? Dobre pytanie. Generalnie mam dosyć duży problem z zasypianiem. Mam sporą bezsenność i oczywiście co za tym idzie, później mam problem ze wstaniem rano. Natomiast znowu nie wygląda to tak, jak obserwujemy znowu w filmach hollywoodzkich słowo klucz. Oczywiście. Czyli, że tutaj w zwolnionym tempie ja biegnę, nie wiem, wybuchy dookoła, ktoś krzyczy, ginie. Nie, ja w ogóle jakby nie pamiętam, co mi się śniło, jeżeli w ogóle cokolwiek mi się śni. Ja nie mam jakichś flashbacków, nie mam jakiegoś zaawansowanego PTSD, tylko po prostu mam taki mętlik myśli w głowie na przykład, albo cały czas mam tak wysokie ciśnienie i poziom stresu, tego permanentnego, że po prostu mam problem z uśnięciem normalny, taki jak myślę, że bardzo dużo osób zresztą w naszych warunkach jakby wcale nie trzeba jechać na wojnę, żeby się dorobić takiej atrakcji. Myślę tutaj, że wielu medyków ma ten sam problem, więc pozdrawiam serdecznie. No tak, rzeczywiście w branży medycznej wiele osób cierpi na różnego rodzaju syndromy stresu pourazowego czy stresu przewlekłego. Tego nie da się uniknąć w tej pracy, bo jednak obcujemy ze śmiercią. Natomiast jak spojrzeć na statystyki zgonów, z którymi ma do czynienia ratownik w zespole ratownictwa medycznego w strefie pokojowej, czyli w Polsce, czy nawet osoby zatrudnione w oddziałach ratunkowych, gdzie tej śmierci jest więcej, statystycznie jest jej więcej niż w karetce, no to jednak nie można porównywać tego, co wy oglądacie, bo wy nie oglądacie ludzi, którzy zmarli na nowotwory, czy umarli z powodu wieku, tylko wy oglądacie ludzi, widzicie ludzi, ratujecie ludzi, których ciała zostały zdewastowane. I to jest chyba ta trudniejsza sprawa, z którą się borykacie. Powiem tak, jakby też ja osobiście, bo nie mogę mówić o każdym, bo każdy jest inny, natomiast na pewno ja osobiście wiem, że kilka osób od nas z zespołu też na pewno, jeżeli bo o tym akurat rozmawialiśmy, jest bardzo zadaniowych. Okay. Taki mają charakter. Więc ja też mam tak, że jak jestem w pracy i jak jestem w takim miejscu, to ja się przełączam. Okay. Ja jestem bardzo zadaniowa.
Ja, o ile na przykład w domu, co jakby dla wielu osób jest dziwne, ja jestem mega właśnie wrażliwa, uczuciowa i bardzo potwierdzam. Prywatnie Kasia jest bardzo, bardzo, bardzo wrażliwą osobą i przepraszam, jeśli tak wejdę w słowo, ale przyznam szczerze, że w momencie, kiedy dowiedziałem się, że ty jedziesz na front, ja wiedziałem, że ty lubisz strzelać, wiedziałem, że ty lubisz te takie bojowe rzeczy od zawsze. To nie brzmi dobrze w tym połączeniu. W takich okolicznościach się poznaliśmy zresztą, gdzieś tam z tyłu głowy miałem, że dobra, jesteś osobą, która się tam odnajdzie, ale znając swoją wrażliwość i to, w jaki sposób ty też zajmujesz się innymi rzeczami, będąc tu w Polsce i kim się zajmujesz i jak jesteś otwartą do ludzi osobą, myślę sobie, jak? What the fuck, nie? Jak? Gdzie w tej samej osobie znajdują się pokłady takiej odwagi i jednocześnie takiego pstryczka, który powoduje, że ty nie jesteś tam osobą, która idzie przytulać, tylko zakasać rękawy. Chociaż też przytulam. Czasem trzeba. Niektórzy właśnie tego potrzebują. Tak, tak, tak. Ale zakasujesz rękawy i tak naprawdę walczysz z rzeczami, z którymi nie chciałbym tutaj w żaden sposób tego klasyfikować. Wielki facet z brodą, wiesz, taki przykładny tur jest, wiecie, bardziej widoczny w tych obszarach i też go widzimy bardziej właśnie we wszystkich tych zdarzeniach. O kobietach, o osobach twojej postury i twojej delikatności rzadko mówi się, że są na polu walki. Tak, rzadko się spotyka. Dlatego ja w ogóle to bardzo zaznaczam i o tym mówię otwarcie, no i trochę się odkrywam, że jakby ja nie muszę być wielkim, oschłym burakiem i chamem, żeby wykonywać pewien rodzaj pracy. Tak. I ja wiem, że szufladkowanie jest nam potrzebne, tak, żeby móc sobie radzić z życiem. Jakby musimy zawsze szufladkować wiele rzeczy, żeby w ogóle funkcjonować. Natomiast w tych kwestiach no, trzeba być otwartym i rozumieć, że każdy rodzaj osoby o pewnych predyspozycjach jest w stanie taką pracę wykonywać. Słowo klucz właśnie, o pewnych predyspozycjach, bo nie każdy w ogóle oczywiście. Tak. Natomiast to nie musi być zawsze właśnie tur z brodą, jak to określiłeś. Co pokazuje, że przez bardzo długo większość naszego zespołu w ogóle stanowiły kobiety. Okej, super. Tylko oczywiście bardzo specyficzne i konkretne. Tak. Natomiast to nie jest zawód tylko i wyłącznie ograniczony dla bardzo właśnie konkretnego, brodatego tura. Jasne, świetnie. Każdy jest w stanie się odnaleźć, jeżeli ma takie predyspozycje do tego i jest tego świadom, bo to jest bardzo istotne. Jesteś szefową tej grupy, dowodzisz tymi ludźmi. Zarządzasz, znajdujesz środki, pozyskujesz też nowych współpracowników, bo tak. Potrzebujecie nowej krwi do pracy, co jest oczywiste, bo działacie wolontarystycznie, co jest też ważne. Jakie jest kryterium wejścia do grupy Awangarda? Bardzo często ludziom się wydaje, że zresztą co jakby pokazuje wiele rekrutacji do wielu różnych zespołów, a przynajmniej na pierwszych etapach, że tutaj trzeba, że my zabieramy na jakieś tutaj zabawy okopowe i że będzie trzeba, nie wiem, biegać z karabinem i się rzucać w błoto i kto ile przebiegnie, to tyle, na tyle pojedzie. Kompletnie nie. Właśnie dla nas, w naszej specyfice pracy, oprócz tej twardej psychiki, bardzo istotny jest charakter danej osoby i to nieraz się przekonaliśmy, że to jest wręcz najważniejsze. Bo oczywiście chcemy, żeby to był dobry medyk, tak? Bo jakby na tym bazujemy u nas w zespole. Natomiast, wielokrotnie to powtarzam, ja wolę naprawdę super osobę o dobrym charakterem, twardą, ciepłą i zadaniową, ale też taką, która jest w stanie współpracować w grupie, niż zajebistego, najlepszego na świecie medyka, ale po prostu gbura, chama i debile, za przeproszeniem. I nie wytrzymacie z nimi po prostu... Tak, bo co jest istotne, na wojnie my często siedzimy w bardzo małej przestrzeni, wszyscy razem i o ile teraz te nasze wyjazdy i rotacje się trochę skróciły, bo właśnie już teraz trwają najczęściej 2-3 tygodnie, no to kiedyś to był miesiąc i ponad. Mm-hmm. Więc nawet każdy okres powyżej tygodnia, to jest bardzo długo, tak. Na siedzenie bez, że tak powiem, swoich normalnych znajomych, bez kontaktów, bez rzeczy, bez komfortu, który mamy na co dzień. I w permanentnym stresie. Tak. Do rzeczy, których jesteśmy przywyknięci, mamy jakiś tam swój plan dnia, w permanentnym stresie, w non-stop, w gotowości i przy wielu fuck-upach, tak? Bo regularnie dzieje się tak zwany shit hit the fan, czyli po prostu coś się, mówiąc wprost, zesra i my non-stop jesteśmy jeszcze tym dodatkowo zestresowani i trzeba na to też reagować i nadal wszyscy jesteśmy w zespole. Generalnie podsumowując, do zespołu chcemy osoby, które są
nazwijmy to w jakiś sposób, stabilne mentalnie i z którymi jesteśmy w stanie spędzić dużo czasu w jednym miejscu i się nie pozabijać. To ważne. Dosyć ważne, tak. I przez co, jeżeli mamy taki moment właśnie, że mamy nabór i chcemy dodatkowe osoby, to ja poświęcam bardzo dużo swojego czasu na to, bo jest to dla nas bardzo istotne i oprócz jakiegoś takiego sprawdzenia backgroundowego, to ja z każdym rozmawiam i ta rozmowa zazwyczaj trwa około na przykład 2-3 godzin, to nie jest tak, że 10 minut przy kawie. Mhm. I na tej podstawie wyciągamy wnioski, czy chcemy właśnie dalej kontynuować tę znajomość i czy taka osoba do zespołu w ogóle się nadaje. Okej. Gdybyś miała wymienić 4 cechy, takie najmocniejsze, które poza tą komunikatywnością i budowaniem dobrej relacji w zespole, według ciebie powinna mieć osoba, która będzie działać na polu walki? Mhm. Powiedzmy dwie zawodowe i dwie takie charakterologiczne, co by to było najmocniejsze? Przede wszystkim jedna cecha, która jest bardzo istotna w jakichkolwiek działaniach związanych z taktyką, z konfliktem zbrojnym, co może pomagać czasem w jakimś ratownictwie cywilnym i w takich pracach, ale na pewno nie stanowi zagrożenia życia, jeżeli się jej nie spełnia, to jest świadomość, że w każdym zespole musi być dowódca, tak? To jest jakby z cywilnego naturalne. Środowiska akurat też wiemy, że ktoś musi dowodzić, bo inaczej tak. Nie dowodzi nikt albo wszyscy, jest dramat. Tak. Natomiast o ile czasem właśnie w sytuacji normalnej jesteśmy w stanie na tym coś tam zbudować przypadkiem lub nie jakoś się dogadać, no to w sytuacji zagrożenia życia to jest krótko, szybko i na temat i jest osoba dowodząca i jest jej rozkaz niepoddawany, że tak powiem, wątpliwościom, jeżeli jest ciężko i niebezpiecznie, tak? Tak. I bardzo ważną cechą jest to, że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę i dowódca na miejscu zespołu, no bo nie zawsze to jestem ja, bo nie zawsze ja jestem non-stop na miejscu, tylko dowódca zespołu na miejscu decyduje i cała reszta musi się do tego zastosować. Jeżeli oczywiście jest sytuacja, że można sobie podyskutować i coś się zastanowić na spokojnie, to jak najbardziej jestem za komunikacją i dyskusją. Natomiast w sytuacji... Zero-jedynkowej jest 0 albo 1. Tak, dokładnie. I to jest bardzo istotne. I nie ma tutaj czasu i szansy na jakiekolwiek dyskusje w takiej sytuacji. Okej. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo istotne jest, żeby osoby, które są jakkolwiek decyzyjne w takim zespole, czyli chociażby właśnie kierowca karetki medewak, czy właśnie dowódca takiego zespołu, też musi być zero-jedynkowy w stresie, bardzo dużym stresie, tak? Czyli jeżeli coś się dzieje bardzo, bardzo nietypowego i niebezpiecznego, to on nie może się zawiesić. On musi zareagować szybko, konkretnie i jeszcze najlepiej w taki sposób najlepszy do danej sytuacji, nie? Czyli on musi mieć wiedzę taktyczną, musi mieć doświadczenie, no i musi mieć tą decyzyjność i reakcję w stresowych sytuacjach, czego się nie da wyuczyć, bo to jest po prostu cecha charakteru. Niektórzy na stres reagują w inny sposób, bardzo różny, tak? Niektórzy się przecież zawieszają, niektórzy uciekają, niektórzy prą do przodu, niektórzy się motywują. Więc to jest też bardzo ważne właśnie, jak rozmawiamy chociażby przy nowych osobach, wyczucie. Czasami nawet nie jesteśmy w stanie do momentu, że tak powiem... Pierwszej sytuacji stresowej. Pierwszej sytuacji, tak, w ogóle. Czy to jest krzaków wyjeżdża czołg, który wjeżdża w waszą karetkę? Tak, chociaż to akurat było mniej stresujące niż na przykład bezpośredni ostrzał nie z tak. moździerzy, który na przykład tak. następuje. I zdarzyło się, że osoba, której byliśmy pewni, że w ogóle da radę i miała jakieś tam swoje doświadczenie na przykład, przez chwilę na przykład się zawiesiła, zamarła, nie? I trzeba było na nią krzyknąć i ją, że tak powiem, pchnąć, że jedź, mówiąc ładnie, bo oczywiście tak. wtedy przekleństwa są bardziej dobitne, nie? Szybciej się pojawiają. Tak. Tutaj rządzą emocje wtedy. I oczywiście on się obudził, odpstryknął się z tego, nie? I później już było okej, wszystko. Natomiast, ale dlatego też jesteśmy w zespole i dlatego się nawzajem pilnujemy, tak? Bo każdy może mieć jakiś gorszy moment. Oczywiście. Nie, nikt nie jest ze stali. Więc nawet jeżeli ktoś dobrze reaguje w stresie, to zawsze może mieć jakąś gorszą chwilę i coś mogło mu się po prostu właśnie zawiesić na przewodach. A dwie cechy stricte zawodowe? Stricte zawodowe pod kątem medycznym? Mhm. Kogo wiesz, że nie wiem, ma człowiek daną cechę, okej, spełnia te cechy osobowościowe, ale dodatkowo kogo bardziej potrzebujecie? Bardziej internistę, bardziej chirurga, protetyka, stomatologa, ginekologa? Tak, dentysta też lekarz, nie? Dentysta jak najbardziej. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich dentystów.
Nie skupiamy się na jednej konkretnej specjalizacji, więc oczywiście jakby tak dowcipnie rzuciłam, natomiast jak najbardziej jakby jeżeli dentysta się zgłosi, to jakby nie odmówimy tylko i wyłącznie dlatego, że jest dentystą. Natomiast tak, zespół mamy trzyosobowy. Jedna osoba zawsze pełni rolę właśnie tego głównego kierowcy wyjazdu i to mówię, to musi być bardzo specyficzna osoba. Natomiast co za tym idzie, to nie musi być zawsze supermedyczna osoba, nie? Okay. Czyli te pojedyncze osoby, które są niemedyczne, mają jakieś przeszkolenie, bo muszą być w stanie, jeżeli coś się stanie całemu zespołowi, to musi taka osoba być w stanie ewakuować te minimum was. Tak, wykonać i uratować nam życie. Natomiast to nie musi być chirurg specjalista, nie? Okay. Więc to jest jedna osoba, która tak właśnie, jak mówię, może być równie dobrze, prawda, dentystą, który jakby jest na pewno świetnym specjalistą w swojej dziedzinie, natomiast no nie jest w medycynie ratunkowej, nie siedzi. I jeżeli on będzie spełniał kryteria, żeby być naszym kierowcą, tak najbardziej nie ma problemu, zapraszamy. Natomiast dwie osoby, które są na pace, z tyłu karetki pracują przy pacjentach, jeżeli mamy zazwyczaj tak właśnie ten trzyosobowy zespół, to zazwyczaj są to ratownicy medyczni, pielęgniarki, czasem zdarzają się też lekarze, mamy ich trochę mniej. Natomiast to jest, że tak powiem, najczęstsza sytuacja. Czyli to takie trzy charakterystyczne dla właśnie medycyny ratunkowej najczęściej specyfikacje. Mamy w zespole też osoby, które na przykład mają specjalizację chirurgię. Natomiast najczęściej zabieraliśmy lub je na wyjazd lub organizowaliśmy im pracę w tych szpitalach frontowych, zamiast zabierać ich na zespół Medewak, bo po prostu tam oni się bardziej przydawali. Oczywiście. I tam ich bardzo, bardzo brakowało. Pytanie, które może być trudne, jeżeli nie chcesz, możesz na nie nie odpowiadać. Okay? Tak, czas wejść na te takie trochę bardziej wrażliwe strony. Jak radzisz sobie ze śmiercią? Zaskakująco dobrze. Tak naprawdę, tak jak mówię, jakby działam zadaniowo, a śmierć też jest jakimś naturalnym elementem przecież życia. No na wojnie chyba nie jest naturalna. Na wojnie jest trochę mniej naturalna oczywiście, natomiast no ona jest po prostu i jest wszechobecna. Więc oczywiście ona jest gdzieś tam bardziej emocjonalna i naładowana tymi emocjami, jeżeli jest związana z jakimiś nieudanymi działaniami, bo no, jak to medycy wiedzą z doświadczenia, po prostu pacjent się uparł. Czyli czasami, nawet jeżeli zrobimy wszystko idealnie i co by medyk nie robił, to czasami po prostu nie da się wszystkich uratować, co jest zawsze przykre i stresujące dla każdego. Natomiast no, tak po prostu jest i trzeba sobie z tego zdawać sprawę, prawda? Natomiast oczywiście każdy, kto pracuje z pacjentami, gdzieś tam pewne przypadki będzie przeżywał i czasami będzie to przeżywał godzinami, a czasami będzie to przeżywał nawet latami. Więc to też jest normalne. Trzeba sobie dać taką możliwość, bo lepiej jest to przeżywać niż tłamsić w sobie, bo to się zawsze źle kończy psychicznie, jeżeli coś za długo w sobie dusimy. Mi się zdarzył tylko jeden przypadek taki, który rzeczywiście cały czas mam obraz w głowie. Zresztą jakoś byłam w stanie sobie poradzić. I ten jeden obraz, który zresztą mam też nie tylko w głowie, ale też w, nazwijmy to, dokumentacji mojej, której nigdzie nie wrzucę, mimo że oczywiście PR-owo zrobiłoby to super robotę, natomiast no, z szacunku. Okay. Po prostu takich rzeczy nie robimy. To jest chłopak, który udało się namierzyć jego dokumenty, więc to był bardzo młody chłopak, bo około 19 lat. A to zawsze, jeżeli właśnie przeglądamy dokumenty i widzimy te daty, te roczniki, to jeszcze bardziej boli, bo to są dla no, wielu po prostu dzieci, nazwijmy tak. To. Jakby z całym szacunkiem dla tych osób, ale to są po prostu osoby za młode, żeby ginąć. Natomiast ten młody chłopak był całkowicie zwęglony w takiej pozycji właśnie przykurczonej. I ponieważ był to punkt, na którym nie było osób stricte odpowiedzialnych za zajmowanie się osobami poległymi, to po prostu nas było bardzo mało, medyków, i to była też nasza funkcja. Okay. Więc wszystkie osoby, które najczęściej z case evacu już do nas na przykład martwe przyjeżdżały, lub osoby, które raz na jakiś czas, rzadko na szczęście, ale zdarzało się, że ktoś nie przeżył na punkcie stabilizacyjnym, to musieliśmy te osoby
przeszukać, przygotować, zapakować w czarny worek, spisać całą dokumentację, tak, wszystkie te rzeczy osobiste, które nie były niebezpieczne, oddzielnie oczywiście też zapakować razem z tym ciałem. I tutaj na przykład pojawił się taki głupi problem, mianowicie ponieważ on miał ręce wysoko w górze, ale przykurczone, nie mogliśmy worka zapiąć. Okay. A to było konieczne, bo nie dałoby rady go później dalej ewakuować. I no, musieliśmy dosłownie z całym zawsze wielkim szacunkiem, ale no, walczyliśmy z nim i z tym ciałem, żeby ten worek zapiąć, nie? Na nim. Uderzające. Zdarzają wam się pacjenci pediatryczni? Zdarzają się dzieci? Czy na szczęście bądź nieszczęście w tym miejscu, w którym jesteście, dzieci nie ma? Te dzieci ogólnie są. Pamiętajmy, że taki, namaluję taki może bardzo, postaram się w skrócie, obraz Ukrainy. To jest bardzo istotne dla osób, które nie zdają sobie z tego sprawy. Oprócz działań frontowych, oprócz tego, że w tej strefie całej czerwonej, gdzie jeździmy, gdzie się poruszamy, gdzie pracujemy, nawet jeżeli nie są to stricte te okopy, no cały czas tam są walki, tam jeżdżą czołgi, pojazdy bojowe, żołnierze różnymi samochodami lub nie, więc tam cały czas oczywiście trwa konflikt. Natomiast nawet w tych strefach takich przyokopowych cały czas toczy się też życie cywilne. Już nie mówię nawet o tych wioskach takich lekko odsuniętych czy na obrzeżach. Te strefy się przeplatają, czyli mamy kolumnę czołgów, która jedzie i nagle stają, bo babuszka z kozami przechodzi. I to jest normalny widok, nie? To są takie jakby troszeczkę abstrakcje dla niektórych. Które ale tam toczy się życie. Nadal. Tak, ale tak to wygląda. I w wielu tych wsiach, mimo że wiele wsi na przykład i wiele osób było często ewakuowanych, to bardzo duża część tej ludności, zarówno w tych wsiach, miastach, jak i nawet stricte w tych miejscach, gdzie właśnie jakieś są tylko okopy, to były jakieś pojedyncze domki, oni tam dalej żyją i oni jakoś muszą żyć i funkcjonować. Więc oni normalnie chodzą po jakieś tam ewentualnie zakupy. Oczywiście były czasy, gdzie no, nie było gdzie zakupów zrobić, no bo wojna, bo tak. Wszystko zamknięte, nic nie działa albo wysadzone w powietrze. Natomiast po prawie 2 latach wojny w tej chwili w wielu miejscach z powrotem działają grille, sklepy, nawet restauracje, bo ludność na przykład w tych takich miasteczkach, w których takie rzeczy były normalnie codziennością, oni nie mają pieniędzy, oni są w bardzo złej sytuacji i oni muszą jakoś funkcjonować. Więc oni jakby, skoro ich bombardują i tak non-stop, a oni i tak muszą tam mieszkać i żyć, ich psychika się przyzwyczaiła, bo inaczej nie daliby rady i popadaliby na zawały wszyscy, więc oni idą po zakupy, tutaj latają spadają młodzieże. Rakiety dookoła, oni wracają z zakupami do domu i robią jedzenie. Albo idą do pracy w restauracji, a żołnierze, którzy też na co dzień i tak walczą, jadą sobie do restauracji zjeść ciepły posiłek, zamiast gotować w okopach na przykład, jeśli mają taką możliwość zjechać. Więc to są te abstrakcje tej wojny, nie? Że z jednej strony są miejsca nadal, gdzie na przykład żyliśmy w miejscach, gdzie dosłownie trzeba było srać w wybranym przez siebie kącie, tak? I jedyna higiena to były chusteczki nawilżane. Co akurat znam z gór, tak. Więc jakby nie było to nic takiego dla mnie nowego, natomiast no nie jest to na pewno komfort, tak. A już szczególnie w zimie, tak. Gdzie później po 2 tygodniach czy miesiącu zdejmujesz z siebie leginsy i trzeba je złamać, tak, żeby brud z nich wypadł. Natomiast były też momenty, gdzie udało nam się znaleźć jakieś miejsce, gdzie normalnie była ciepła woda, ogrzewanie i nawet pralka działająca i można było sobie pojechać komfortowo. Jakby komfortowo, jakby luksusowo. Tak. I można było dosłownie, jak nie było na przykład rannych, jak siedzieliśmy na dupie, nawet pojechać właśnie sobie do restauracji gruzińskiej na Haczapuri, nie? Więc w ogóle jakby co tu się dzieje, jaka to jest wszystko abstrakcja. Więc i to się przeplata wszystko, od skrajności do skrajności i tak falowo. Zależnie właśnie od sytuacji, od miejsca na froncie, od tego, czy wybuchnie wszystko, co zaopatruje nas, na przykład w grzanie, energię i tak dalej. W wielu miejscach są te systemy takie gazowe, rurowe na tych wioskach, osiedlach. Tak. Więc jeżeli tylko cokolwiek walnie w jakiś dom i w ten system, no to już jakby wszystko dalej nie jest działa. Zamknięte. Więc. A i przepraszam, wracając do odpowiedzi na pytanie, więc tak, dzieci też są. Okay. Jest całe życie cywilne, są całe rodziny i nawet są przedszkola i szkoły, które działają. I zresztą nawet mieliśmy jedną akcję, gdzie pojechaliśmy z przyborami szkolnymi do jednej z właśnie z tych działających szkół, żeby trochę te dzieciaki tam wesprzeć psychicznie i właśnie niech mogą sobie
nie tylko w tej szkole coś więcej robić, ale też pokolorować ten świat chociaż. Trochę. Jeżeli to nie tajemnica, wy jesteście tam w jakiś sposób chronieni, uzbrojeni, macie jakąś ochronę, kiedy jedziecie wyciągać kogoś w ramach tej takiej poważnej ewakuacji? Czy... Oczywiście, że to tajemnice. Pomidor. Tak. Mówiąc w skrócie, też zaznaczę bardzo istotną kwestię. Front właśnie Ukrainy i w ogóle ten konflikt zbrojny jest bardzo specyficzny i on jest inny mocno od konfliktów, do których przywykliśmy. I żeby było jasne, czasami ochrona zbrojna jest niezbędna, tak jak ma to miejsce w każdym konflikcie, tak. A czasami w danych miejscach i w sytuacji taktycznej ona jest wręcz zupełnie niepotrzebna, bo żeby było jasne, w wielu miejscach, jeżeli nie ma ruchów żadnych piechoty, jeżeli nie ma żadnych grup dywersyjnych, nie ma żadnego ruchu, to jeżeli wszystko leci z nieba, no to co nam da pistolet, karabin, jakakolwiek broń ręczna? Tak. Nic. No bo nie będziesz siedział i strzelał do rakiet. Na przykład moździerzy czy rakiet, które lecą, nie? Więc żeby było jasne, na pytanie ogólnie nie odpowiadam. Rozumiem. Natomiast zdarza się, że potrzebujecie jej korzystać. Bardzo zmienna sytuacja w kontekście całej wojny, nie? Oczywiście. Czyli czasem jest potrzebna, czasem nie. Okej. Czy na tego typu działania, które wy tam realizujecie, można się jakoś przygotować? Jakbyś zaproponowała osobom, które w tym momencie oglądają ten materiał, ponieważ no, żyjemy w takich czasach, w których no, oby nie, ale jeżeli coś pójdzie bardzo niedobrze na tym froncie, to możemy niestety być kolejnym państwem, które będzie zmuszone do tego, żeby się bronić, bo wszyscy doskonale wiemy, że niestety to widmo tego konfliktu gdzieś tam jest. Oczywistym jest to, że zarówno i NATO, i Polska, i Unia Europejska, i wszystkie kraje dookoła dążą do tego, żeby ten konflikt się na pewno nie rozszerzył, ale jeżeli by do niego doszło, czy my jesteśmy w stanie jako cywile, jako obywatele przygotować się w jakiś sposób na tego typu działania? Coś zrobić? Coś powinniśmy robić? Powiem tak. Jak byliśmy na przykład młodzi i piękni w szkołach, ja podstawowych nadal jestem chociażby. Piękny, ale nie jestem już podstawowca. To, nie wiem, czy pamiętasz, że regularnie mieliśmy alarmy próbne, tak. Gdzie było albo wchodzenie do schronu, albo wychodzenie gdzieś na zewnątrz z graną grupą. Generalnie ćwiczyliśmy takie sytuacje, nie? Tak. Było PO. Tak. Było różne, sport takich elementów, które jakby sięgają jeszcze pamięcią do historii, którą właśnie my znamy i jakby na jej bazie to było stworzone. A w tej chwili to wszystko troszkę jakby tak umarło. I mimo, że jest za granicą u sąsiadów taka sytuacja, jaka jest, to nadal jakby tutaj jakichś znaczących ruchów, przynajmniej w tym świecie cywilnym, nie widzę. Czy ty wiesz, gdzie jest najbliższe twojego miejsca zamieszkania schron w Polsce? Ja wiem, ale podejrzewam, że większość osób nie ma zielonego pojęcia, no i wcale im się nie dziwię. Myślę, że oczywiście dla osób, które prywatnie chciałyby się przygotować, to nie jest ciężkie, no bo wystarczy jakby wpisać sobie chociażby hasło, nie wiem, prepersji, czy generalnie po prostu właśnie znaleźć sobie najbliższy schron, pomyśleć, jak można sobie się przygotować, jeżeli padnie prąd, światło, nie będzie wody, a jest dużo na to różnych rozwiązań. To jest taki po prostu zwykły survival, tak? Warto właśnie się rozejrzeć, gdzie można ewentualnie uciekać, co jeżeli nie będę miał sieci komórkowej, nie będę miał kontaktu i tak dalej, i tak dalej. To jest coś, co jakby całe życie gdzieś tam było dla mnie ciekawe, więc jakby całe życie gdzieś tam jakby byłam świadoma takiej sytuacji, chociaż wiele takich osób było często nazywanymi gdzieś tam czubkami. Niestety, ze względu tak. na to, że przecież nic się nigdy nie wydarzy, prawda? Tak. No przecież nic się nigdy nie wydarzy, aż się wydarza. Więc oczywiście nie ma co przesadzać i jakby całego życia na tym skupiać, natomiast zawsze warto się zainteresować takim tematem i te przysłowiowe słoiki w piwniczance czy gdzieś pod blatem mieć i jakiś zapas właśnie typu zapałek, baterii i tak dalej. I naładowanego powerbanka. Dokładnie. Natomiast w kontekście jakichś takich większych działań to myślę, że no tutaj jakby rządowo albo przez organizacje właśnie pro bono jakieś publiczne to powinno być zwiększony nacisk, tak, na szkolenia właśnie dla ludności cywilnej, nie tylko właśnie na medyczne, czyli coś, co wszyscy tak naprawdę cały czas robimy intensywnie, na właśnie takiej ochrony ludności cywilnej i świadomości, jak takie ataki wyglądają, właśnie co należy zrobić. Czyli zamiast panikować, żeby każdy wiedział mniej więcej,
gdzie powinien się udać i w jaki sposób, co ze sobą zabrać, nie? To są takie podstawowe rzeczy, z których na przykład, wiesz, my zdajemy sobie sprawę, tak? Osoby, które są szkolone w różnych jednostkach i służbach, mają takie przeszkolenia, natomiast większość osób, które na co dzień po prostu żyją i funkcjonują i mają zwykłe prace, na przykład biurowe, nie związane z wojskiem czy właśnie z jakąś medycyną, kompletnie nie zdają sobie z takich rzeczy sprawy, bo nie mieli takiej potrzeby. No i to jest normalne. Warto by było się troszkę nad tym pochylić. Super. Dzięki, że to mówisz. To jest ważne i rzeczywiście zachęcamy do tego, żeby to robić i się zorientować. Powiedz mi, jakie wy jako grupa, jakie ty jako osoba będąca na froncie, macie w tej chwili największe potrzeby? Czego wam trzeba, żebyście mogli działać i żebyście mogli działać bezpiecznie przede wszystkim? Jakie macie największe potrzeby? Ponieważ już trochę działamy, to udało nam się zaspokoić te potrzeby sprzętowe, tak? I od pewnego czasu już nie mamy problemu, mamy karetki. Czy sprawne, czy niesprawne, no to się, sytuacja jest dynamiczna, tak. Jak sam wiesz. Tak. By the way, to za chwilę zostanie naprawione, ale próbowałem zwiedzić karetkę, którą Kasia przyjechała i klamka przestała działać. Ale to chyba kwestia mrozu i tego, że przymarzło po prostu, miejmy nadzieję. Tak, więc zaraz właśnie będę w tej kwestii działać. Żeby te drzwi się otwierały. Ale tak, to są po prostu rzeczy niby pierdoły, ale może to stanowić o jakby bezpieczeństwie całego zespołu i życiu. Drzwi się nie otworzą, nie uciekniesz do karetki. Tak, po prostu. Więc jakby takie niestety rzeczy się zdarzają i to zaraz będzie też robione tuż przed pojazdem, jak zwykle na ostatnią chwilę. Więc tak to wszystko wygląda. Natomiast generalnie właśnie pojazdy mamy ten sprzęt, mamy karetki, te, które jeżdżą na front, te, które są w gotowości, one są wyposażone w takiej formie, jakby nazwijmy to ICU, tak? Czyli mają pełny zestaw sprzętu medycznego, taki, który jest potrzebny na pacjentów ciężkich. Więc to wszystko jest. Oczywiście schodzą na bieżąco takie rzeczy jak strzykawki, wenflony, kroplówki, zestawy do przytoczeń, mówiąc profesjonalniej, schodzą. Oczywiście maski tlenowe, dreny, wszystko to, co jest tak zwane consumables, czyli to, tak. Co po prostu się zużywa na bieżąco w dużych, tak, ilościach. Oczywiście zużywają się też leki, ale to tutaj jest sytuacja troszeczkę bardziej skomplikowana, więc nie jest to coś, co tutaj na przykład jest w stanie tak Janusz czy Grażyna pójść do sklepu czy apteki po prostu kupić i nam przekazać. Tak. Natomiast takie rzeczy, które się zużywają właśnie z tych medycznych prostych plus szczególnie w okresie zimowym ogrzewacze chemiczne, to schodzi hurtowo. To jest coś, co na przykład każdy naprawdę może po prostu pójść do Decathlonu nawet, bo ma po drodze, albo przez Allegro kupić, czekaj, lokowanie produktu przez internet. To nic, przez sklepy internetowe tak, i dokładnie. Sklepy sportowe. I po prostu kupić, więc to jest to, co nam się bardzo przydaje. No i jakby niestety, może to mało elegancko brzmi, ale najbardziej nam jest po prostu potrzebny pieniądz i finansowanie, bo nasze największe koszta to jest cały czas paliwo i naprawy karetek. I to są bardzo, bardzo duże pieniądze. I żeby było jasne, jeden wyjazd nasz w tej chwili, taki dwutygodniowy, to jest mniej więcej z 5-6 tysięcy złotych, to schodzi na paliwo. Okay. I mniej więcej drugie tyle, średnio, idzie na remont karetki po powrocie. I to nie chodzi o to, że ona od razu musi być po zderzeniu z czołgiem, bo to jeszcze dodatkowo dojdzie. Czy na przykład, że klamka odpada. Ale bardzo ładnie to zderzenie z czołgiem naprawiliście, naprawdę. Prawda? Jeżeli ktoś nie wie, że to jest po zderzeniu z czołgiem, na pewno nie. Oj, tutaj Rzeszów pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Rzeszów zrobił robotę, tak. Więc te pieniądze to są tylko i wyłącznie jakby takie naprawy co rotacyjne, czyli całe zawieszenie jest zazwyczaj do roboty, nie? To są rzeczy, które po prostu normalne zużycie. Umówmy się, nie jeździcie 20 km na godzinę po ładnych, równych asfaltowych drogach, tylko jeździcie po bezdrożach i jeździcie tam szybko. Tak właśnie. Oczywiście nie na tyle szybko, żeby już tam zostać, ale szybko. Ale sprawnie. Okay. To pozostaje mi tylko życzyć Ci bezpiecznego powrotu, Tobie i Twoim przyjaciołom, z którymi tam działacie. Robicie świetną robotę. I apel do Państwa, jeżeli możecie, wesprzyjcie grupę Awangarda. Naprawdę robią fantastyczną robotę i ratują życia na co dzień w mocno niestandardowych warunkach. I tak naprawdę od nas zależy, czy będą w stanie tam jeszcze jeździć, czy nie. I gorąco zachęcam do tego, żeby tą grupę wspierać. Chciałbym Cię zaprosić na jeszcze jedną rozmowę, jeżeli znajdziesz na to czas. Jak wrócisz, chciałbym z Tobą porozmawiać na gorąco o tym, co tam było i o tym, jak się z tym czujesz. Jeżeli przyjmiesz to zaproszenie, będzie nam
niezmiernie miło. Dobrze, nie będę już tak ładnie niestety wyglądać wtedy, ale myślę, że jak najbardziej damy radę i wpadnę. Umówimy się, że jak się wyśpisz, że jak wrócisz i odeśpisz, to wtedy się spotkamy jeszcze raz. Jak najbardziej. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dzięki. Zapraszam Państwa do kolejnych odcinków. Dzięki.